Dzień dobry, ludziska! Cześć, no ja z tej strony witam Was gorąco i uroczyście zapraszam na nową serię z Warhammera III na najnowszym DLC, czyli oczywiście Krasnodach Chaosu. Tak się stało, że już dostałem przedpremierowy dostęp, no i mam możliwość, by zrobić dla Was let's playa. Myślę, że dosyć epickiego, jednak z góry mówię, że przez pierwsze 2-3-4 odcinki nie będę za bardzo oceniał tego, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Z tego też względu, że jest embargo na recenzję. Wobec tego będę musiał jakoś to inaczej obejść, żeby no, nie wypowiadać się w, w stylu typowo takim recenzyjnym, czy też recenzenckim. Nie wiem, czy obie formy są poprawne. No, ale muszę przyznać, że ta frakcja ma ta rasa, przepraszam bardzo, bo to nie jest frakcja. frakcji że jasna mamy trzy, no to ta rasa jest dosyć oryginalna na tle pozostałych. Ma naprawdę bardzo takie, no oryginalne systemy, no i to jest to jest to jest interesujące. Dobrze też zaznaczę, że przechwytuję grę poprzez przechwytywanie ekranu, a nie poprzez przechwytywanie okna, wobec czego widzicie m.in. moje fps Nie wiem czemu, mam w tej grze taki problem, że niestety ale, niest, niestety, ale nie jestem w stanie Uruchomić tej gry w tej rozdzielczości w oknie, a jeśli w oknie jej nie uruchomię i będzie normalnie uruchomiona, no to przez przechwytywanie gry, tak klasycznie, jak to robię z reguły, myszka jest w innym miejscu u mnie podczas gry i w innym miejscu na nagraniu, co no jest totalnie nie do oglądania, bo bardzo się to gryzie, nie ma tej synchronizacji. Z kolei, jeśli to przechwytuję przez ekran, to jest normalnie. Nie wiem, czemu tak jest. Miałem to samo kiedyś, ale mi się to naprawiło. Jednak po resecie kąpa, po całkowitym formacie. Nie jestem w stanie tego uruchomić, bo po prostu znika mi trochę działka. próbowałem wszystkiego, w plikach ręcznie, przez tego tam GeForce'a, masa sposobów, nie znalazłem póki co rozwiązania, no i jest to dziwne. Co ciekawe, miałem to samo też w Attylii, po tym resetie kompa, ale gdy grę na nowo uruchomiłem, no to już się to naprawiło i normalnie mogłem to zrobić, zatem... Jest to zaiste dziwna sytuacja, a więc będzie też dzisiaj o godzinie 18 albo 19, raczej 18, transmisja na żywo. Będziemy grali sobie również w of Chaosu, inną frakcją, kim to jeszcze nie wiem, zobaczymy. No i co ważne, to będzie stream zarówno na YouTube, jak i też na no, powstałym kanale Twitch. Tak pomyślałem, że sobie będę for fun streamował na dwóch platformach naraz, bo tam zanim będę miał jakiś status tego towarzysza na Twitchu, no to mam takie coś... Umożliwione, jak już ma się towarzysza, to wtedy jest to ograniczenie na wyłączność, i nie można w tym samym czasie streamować i właśnie na Twitchu i na YouTubie. A zatem do dyspozycji mamy trzech pięknych brodaczy. Zwróćcie uwagę, z czego jeden dysponuje brodą czarną, tych dwóch białą. Powiedziałbym tutaj, że jest to delikatne Oreo, jednak no nie do końca <laughs> nie do końca w tym układzie kolorystycznym, ale, ale na to uwagi nie zwracajmy. Tak już jak zobaczcie, jest aztragot żelazna ręka. Fajny mam język, krasnoludychało, taki mroczny, mroczny, ogółem tarasa mnie interesuje, są według mnie znacznie Kurczę, teraz jak tutaj ich ocenić bez tego recenzowania? Nie no, myślę, że w ten sposób mówiąc to raczej nie będzie recenzja, tak czy są według mnie zrobieni bardziej krasnoludzko, aniżeli zwykły krasnale. Te ich mechaniki, styl gry są, no, ciekawe i odpowiadają ich stylu życiu, właśnie takiego wyobrażenia krasnoludzkiego. Dobrze, mamy pana Astragota, żelazną rękę, który, którzy są zwani jego frakcją jako Akolici Haszuta, no i nim też sobie dzisiaj zagramy. Wydaje mi się, że jest to frakcja Fajna, bo zobaczcie, niedaleko znajduje się gór krasnoludzkich, niedaleko znajduje się Kislewa i oczywiście Imperium, a zatem cele podboju naszej ekspansji będą wielce ciekawe. W ogóle czy mi się to nagrywa? Tak, mi się to nagrywa, jak dobrze, bo już taki piękny, kurczę, wstęp jak wleciał. Gdyby to się nie nagrywało, no to byłaby lipa totalna. No i co mnie też urzekło w tej frakcji to oczywiście bonus do kontroli plus 2, no i bonus do tempo badań. Kocham takie bonusy w grach, dla mnie to jest super. Na streamie albo zagramy sobie panem Drashoatem popielnym, albo panem Zatanem. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Wy już pewnie wiecie, bo seria jest zapowiedziana, to znaczy stream, jako taką tam wam podrzucę link w opisie, no i też pod koniec filmu pojawi się przekierowanie. A więc w tej frakcji mamy na dzień dobry dostęp do goblińskich robotników zdzieraczy byko centaurów z podwójnymi toporami, orkowych robotników, garłaczów krasnoludów chaosu, no i jeszcze klasycznych wojowników krasnoludów chaosu z wielką bronią mechaniki są dosyć takie, powiedziałbym, skomplikowane. Będę je tam, starał się Wam po drodze omawiać. Pograłem parę tur, żeby się rozeznać, ale jest to dosyć ciekawe, bo powiem Wam w ten sposób, żeby mamy tutaj podział na różne surowce, które mamy w tej frakcji. Nie mamy tylko złota, mamy jeszcze inne surowce, które są oczywiście wymagane, by no, osiągać jakieś tam fajne wyniki. No i żeby mieć jeden surowiec, muszę mieć coś, co generuje inny, by ten inny mógł zamienić na ten jeden. Jest takie, powiedziałbym, takie takie koło, co się zatacza, i że mieć jedną że jeśli jeden jeszcze nie ma, to nie zrobię na przykład dwóch kolejnych. I to wiecie, jest ze sobą połączone. Nie wiem do końca, jak to się nazywa ten wykres, wiecie pewnie o co mi chodzi, ale no jest to ciekawe, trzeba mądrze do tego podchodzić i mądrze rozwijać nasze osady. Dlatego co? Gramy na poziomie oczywiście legendarnym. Ja gram teraz tylko, wyruchamy, że na legendarnym. Myślę, że no, ten poziom jest o tyle fajny, bo na bardzo trudnym raczej byłoby za łatwo. Na tym poziomie, kiedy nie mogę wczytać, muszę uważać, często jakieś błędy popełnię, no i wiadomo, że ta epickość zawsze pozostaje. Kryzysy klasycznie zostawiam, tego nie włączam, bo jeśli to włączę, to prawdopodobnie nie będzie opcji odniesienia zwycięstwa poprzez właśnie pokonanie kryzysu. A naszym celem kampanii jest osiągnięcie tej długiej kampanii, nie tej takiej całkowitej, która wymaga podbicia tam 270 kilku osad, a tej takiej pośredniej, no i jeszcze zniszczenie scenariuszu. Chciałbym najbardziej Kurczę, w sumie to wiecie co? Nie wiem, czy bym nie zrobił jednego, jednej rzeczy, bo tak, co jest dla nas useless, to z pewnością piramida. Jest to słaby kryzys, polega na tym, że w tym miejscu pojawia się 12 armii i one do nas nawet nie dojdą, nie, nie ma totalnie sensu. Więc możemy sobie w sumie zrobić kryzys, pod krasnoludy by było to klimatyczne, co wy, co wy na to? A więc urazy, łato byłby kryzys orkowy, dziki gon, no to są elfy, też na, nie ma sensu, bo obok nas elfów nie będzie, więc to wyłączę, by nie ułatwiać. Szczurasy, hmm, powiem tak. Niedaleko nas, w tym miejscu, znajduje się jeden szczur. No i wiem, że podczas tego kryzysu on dostaje tam dwie albo trzy armie, a więc jest to easy sprawa. Kolejny jest w Kataju, jeden jest gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, i tutaj. A więc wydaje mi się, że ze szczurami też nie ma sensu, będzie to trochę łatwe. Dlatego wyłączę. Wampiry wydają się być ciekawe, no bo jednak mamy tam Sylwanię niedaleko, ale nie wiem, czy nie chciałbym, by były krasnale, żeby właśnie z tymi krasnami się bić. Bo to jest pewne, że z nimi konflikt będzie, bo te całe góry do nich należą i sądzę, że to ciekawe. Nie byłoby tej losowości, ale wydaje mi się, że byłoby to przyjemne. Chociaż jeszcze ła orkowie. No niby, ta, ale nie. Słuchajcie, ja bym poleciał pod te urazy. Sądzę, że scenariusz Krasnoludów będzie tym najcięższym. No i on się pojawi niech pomiędzy tą setną a 150 turą. A tymczasem, drodzy Państwo, jest minuta 7:30. Zaczynamy zabawę, przenosimy się do mapy kampanii. Let's go! Let's go! Let's go! Odcinki będą pojawiać się przez pierwsze 4-5 odcinków codziennie o godzinie 15. Dzisiaj jest chyba wyjątek, bo nie wiem, od którego mogę ten odcinek wrzucić. Chyba od 16, jest tam jakoś embargo, nie jestem pewny. A później będą przeplatane jednego dnia odcinek z Wurhamera, drugiego dnia odcinek z Divine and Conquer: Aragornem. Mylicie, że ta kampania nie pójdzie tak jak kampania Argornem, bo jednak no, dużo gram w tego Urhamera i jak w Urhamerze można skomplikować z naprawdę ciężkiej sytuacji, tak jednak w Medievalu często bywa to trudne. No dobrze, zaczynamy zabawę. Fajny teren. Oto wola Haszuta. Haszut, z tego co wiem, jest naszym bogiem, jest to taki bóg piekielny, coś takiego, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że trochę on może przypominać Balroga, bo jak pisałem w Google Haszut, to na jednym zdjęciu tak wygląda bardzo mrocznie, taki właśnie mroczny demon, bo on jest takim demonem, przez jednych uznawany za właśnie boga, przez innych za arcydemona, coś w tym stylu. W każdym razie jest on epicki i to nie ulega wątpliwości. No i co? Jak to zwykle bywa, jest ta bitwa początkowa. Szkoda, że nie mamy artylerii, ale wydaje mi się, że ta frakcja mi się bardzo przypodoba, z tego też względu, że my mamy bardzo dużą różnorodność jednostek dystansowych czy to właśnie oddziały typowo z palną zobaczcie sami tutaj czy to masa jednostek artyleryjskich no zobaczcie, ile tego jest. No, wydaje mi się, że to będzie chyba moja topka. No, i jeszcze mają własny lore magii, która ta magia jest mega ciekawa, już wam pokazuję. Zobaczcie, gdzie tu mamy domenę Haszuta, jestem ślepy, tu jest. No i co? Mamy pocisk, całkiem przyjemny, mamy klątwę, jak to zwykle bywa, burza, popioł, kolejna klątwa. Ten spel mnie ciekawi, jak duże zadaje obrażenia. Może zadawać duże, bo jednak na sekundę zobaczcie, tyle przez 10 sekund to jest sporo. Jak na blob'a się to użyje, to będzie ładnie. Tu mamy, zobaczcie, wiatr, jest to skill niebieski, wymaga 16 wiatrów, a więc dosyć dużo. I pytanie, czy przy overcastowaniu będzie w 100% przebijał pancerz. Jeśli tak, to oznacza, że będzie to Mocne, chociaż wątpię, bo to pokazuje, że jednak ta skuteczność jest dosyć niska. A zatem nie wiem, czy docelowo będziemy z tego korzystali. Są też pomienie haszuta, ostrzał, które zobaczcie. Mama, ma, ma, ma tutaj obrażenia sekundę takie, ale obrażenia dystansowe chyba jednorazowe przebijają pancerz, ale te, które trwają przez 5 sekund, no to one mniej tego pancerza przebijają, nieco ponad ćwierć. Dobra, a więc podejdźmy lekko bliżej, wsielmy sobie naszego przyjaciela, który na jakimś wielkim byku się przemieszcza. Ach, ciekawe czy też taki wie... a, dobra, dobra, nieważne, nieważne, już to jakieś dziwne są aluzje na tym odcinku, już druga taka <laughs> ciekawa, no i co? Może teraz, dla rozluźnienia sytuacji, sobie tą bitwę zaczniemy, a później Wam będę starał się tak powoli te mechaniki omówić, chociaż też nie ukrywam, że nie do końca jeszcze z nimi się zaznajmiłem, bo dużo nie mam za sobą praktyki, nie lubię kampanii zbytnio ogrywać przed nagrywaniem, bo trochę mi się wtedy nudzi, lubię tak na żywo, kiedy ten scenariusz jest totalnie taki naturalny, losowy, a nigdy już wiem, co robić. Lubię spontan, lubię spontan na spontanie. Myślę, że wychodzą z reguły najciekawsze odcinki, najciekawsze let's play. E. no i co, mapa jest fajna, patrzcie, lubię te tereny, są takie niby stepowe, trochę góry, jakiś ogólnie mroczny klimat, wydawałoby się, że taki pochłonięty jakimś radioaktywnym radioaktywnym wpływem, tak zajeżdża Czarnobylem, te drzewa, zobaczcie, takie po części jakieś... No, nie wiem, wybrakowane, żółte, taka niby jesień. No i co, mamy gobliny. Gobliny są naszym miejscem ramackim, które, uwaga, możemy werbować wedle uznania. Zaś na inne jednostki mamy limit. I tu mam trochę takie mieszane odczucia. Osobiście nie wiem, czy do końca lubię, kiedy są limity na jednostki. Jednak wydaje mi się, że tą frakcją te limity nie będą takie, będą być bolesne i tak zrobione jak w przypadku krasnali, jak w przypadku, nie krasnali, a tumpkingów, gdzie może tą piechotę łatwo było uzyskać, ale że mieć te jednostki elitarne no to trzeba było się dużo napocić. Bardziej bym to porównał do systemu Ludzi, gdzie musimy za specjalną walutę właśnie kolejne sloty odblokowywać jednocześnie zdaje się je boostując, a więc no jest to ciekawe. No to co, mamy tutaj, patrzcie, nasze byczki, rozdzieracze byko centaurów z podwójnymi toporami. Proszę bardzo, tak wyglądają, te brody, te brody, haha, to jest to, ja ogółem Jestem brodziarzem, lubię brody. Sam powiedzmy, że jakąś tam mam. Myślę, że będzie z czasem jeszcze dużo lepsza, ale no, może być, że ma taki leciutki fetysz brud. No i nasz przyjaciel jest, uwaga, czarodziejem, który nie ma żadnego wierzchowca, ale ma nogi takie żelazne, ma takie protezy swoje, zobaczcie, jakie są szybkie. I on umożliwia nam, one umożliwiają nam przemieszczanie się na poziomie 60 punktów, a więc. Taka ciężka kawaleria do ciężkiej jazdy, taki no może ciut wolniej można to porównać, spoko, spoko Lord. Drugi ziomeczek to jest nasz tank, a więc przyjemnie, ma zobaczcie jakąś pasywkę, łuskowa skóra, a cóż to daje? Łuskowa skóra tłumi lub odbija obrażenie zadawane przez broń zasięgową. O kurcze! Ej, to bardzo fajne, a więc. No, myślę, że my jesteśmy frakcją, która nie dość, że jest mocna na dystans, to jeszcze jednostki walczące w zwarciu są dosyć dobrze przygotowane do tego, by przyjmować ostrzał od wroga. No i tak, tu jest wiadomo piechota, strzelcy będą naparzali. Myślę, że na miejsce armatnie można by wysłać. Nie wiem, w sumie, których może tych, bo którzy są twardsi. Twardsi ogólnie jedni i drudzy są bardzo słabo. No dobra, ale uwaga, ta frakcja, nie, nie, nie ta frakcja, frakcja tego innego lorda miała taką umiejętność i ta umiejętność, nie wiem, trochę można było ją porównać do takiej atomówki, tyle że można było używać tej umiejętności dwa razy na bitwę, no i powiedzmy co, co bitwę się to odnawiało i dla mnie to było turbo przepotężne, naprawdę, to spadało parę pocisków, prawda, no i te pociski gigantyczne obrażenia przy trafieniu zadawały. Dobra, lekko oponentów musimy sprowokować. Ja sobie tutaj podejdę wszystkimi z altem taką informację przesuwam, jakby ktoś pytał, bo sposób o to wciąż pyta. A gdy docisnę teraz kontrol, to mogę sobie obrócić lewo prawo. coś. gdy kliknę teraz prawy przycisk myszy, no to anuluję wszelakie rozkazy i widzę, że oponenci, zobaczcie, jednak, proszę bardzo, do mnie zmierzają. No to ja sfokusuję sobie czarnych orków. W ogóle wam nie pokazałem jeszcze mojej piechoty. No właśnie, moich strzelców. A piechota, krasna licha osu! No! Co przyznać, robi wrażenie. Nasi strzelcy też mają te swoje, no takie garłacze, które jeszcze mogą służyć jak najbardziej za broń sieczną, bo zobaczcie ten, 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 ten tutaj, jak się nazywało to ostrzot to topora, nie pamiętam, ale właśnie... To coś, co wygląda jak ostrze od topora w formie rękojeści. No, sprawa interesująca. Dobra, naparzamy sobie w tych orków. No, wydaje mi się, że orkowie dla nas będą takimi totalnie leszczami. W walce z wampirami orkowie się wydają być koksami, gaczanami, ale jednak krasele chaosu sądzę, że to są chyba takie przechuje. Że to są właśnie... Ta, takie kurde koksy, jakie po prostu kasują wszystko. No i zróbmy sobie test. Wmijmy się w tą piechotę, oddziałami groźnymi. Teraz tutaj mamy goblinich. Go, jakich, przepraszam, goblińskich wilczych jeźdźców? No to bym sobie leciutko was boostował. I dobra, szarze zatrzymali, zdążyłem. Wysłamy naszego pana lorda do walki w zwarciu. Niby jest czarodziejem, ale za to takim bardzo dobrze walczycym w zwarciu. Prawdopodobnie będzie można go trochę porównać, tak mi się zdaje, do niejakiego niejakiego... O, jak on się znowu nazywał? No, wiecie, ten jeden z lordów chaosu, ten taki bardzo mocny, wszechwybraniec, Archaon. Do Archaona, który też jest niby magiem, ale nie wiem, czy u niego magia nie jest drugorzędną. Uff, widzę, że nasz koleżka bardzo brywa. Nie wiem, czy u niego krat magia nie jest drugorzędną jako taką kwestią, a domyślnie operuje w walce no, typowo typowo w zwarciu. O, kurde, widzę, że nasz, zobaczcie, Zorak no to bardzo Szybko został poobijany przez pana Dastiego. no pan Dusty wjechał jak do siebie, można by rzec. Okej, okay, teraz tak, ty się kolego cofasz, wy jakbyście mogli bić może w tych łuczników goblinów. Oni mają mają zasięg, są też strzelcy, którzy dysponują taką bronią o zasięgu klasycznym, tam bodajże 145 punktów, tyle ile zwykle mają jednostki z bronią palną. Dobra, bo tu widzę, że jest groźnie, nawet nasz, zobaczcie, prezes sobie zbyt okej nie radzi, no to musimy się... Skupić bo ta bitwa idzie trochę wy, troszkę się wymyka z mojego kontroli, ale niby was mogłem wysłać tutaj do walki, bo oni mają to mnie pancerza i chyba by sobie dobrze radzili. Od razu tak. Strzelcy moi już niech Walą w tamtych znowu. No dobra, jazda może sobie ich dobić. No i panie Lordzie, nie masz się zginąć na początku. Ogółem wyznajemy spaczenie chaosu, mamy właśnie to spaczenie, ale nasze oddziały nie są demoniczne, dlatego też nie mamy tego spętania przy utracie morale, przy utracie dyscypliny. Co Co czego nie lubię? Niby z jednej strony jest to spoko, bo jeśli mamy to spętanie, to wtedy jednostki są teoretycznie niezłomne w tym kontekście, że nie mogą spańkować, bo ich panika oznacza już no. GGWP, ale, ale, ale wiadomo, że łatwiej jest na jednostkę, jednostkę byta, właśnie spankowała w sposób klasyczny, aniżeli w sposób taki wyniszczający, jak to właśnie mają, demony hałsu albo też wampiry. No i ogólnie nie umarli w postaci Tumpkingów i wampirzych piratów. Dobra, tu już widzę, że jest turbo rzeźnia. Zobaczcie w ogóle te pociski, takie czerwone, kurde. No, soczyście, soczyście, ale ta bitwa naprawdę. No, no nie, no nie, to, 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 ta bitwa nie poszła tak jak pójść miała, no ale okej. Okay. Wydaje mi się, że nie jest to jakoś szczególnie problematyczne, bo i tak jest to pierwsza bitwa. Zawsze, panie po komputer, podlega już wyczerpaniu i całego armia zostanie od razu zniszczona. Potem się szybko zregenerujemy. No i lipy być nie powinno. Co też się pojawia wraz z tym DLC, no to dosyć duży patch, który chociażby ułatwia wiele takich. Przyjemnych elementów. Też nie martwcie się, że mamy zwycięstwo drobne aniżeli zdecydowane, bo w uruchomieniu trzecim, jak wiadomo, to już nie wpływa na ilość pozyskiwanego doświadczenia, bowiem to doświadczenie zależy tylko i wyłącznie od ilości zabitych i jakości zabitych oponentów. Prawda, w ten właśnie sposób. No dobrze, co ja tam mówiłem? Bo się lekko wytrąciłem. Czekajcie, mówiłem, mówiłem na temat. A, zaraz mi się przypomni. Jak to się mawia, że. Jak się zapomniało, o czymś na to najpewniej nie, nie było to coś, czymś ważnym. Dobra, i zobaczcie od razu widzimy, że pojawia się pierwsza z nowych walut. No jest to waluta dosyć istotna, bo między innymi ona właśnie wpływa na Odblokowywanie kolejnych slotów jednostek, dlatego ja od razu zamiast chociażby się uzupełniając, co nam zbyt dużo nie da, nie zamiast biorąc kasek, i mamy relatywnie dużo, no to wezmę sobie tych jeńców przetransportuję, czyli nie wchłoniemy, nie zabijemy, nie sprzedamy, a właśnie wcielimy do naszych fabryk, które potrzebują. Tu macie taki skrót, zobaczcie, naszy, naszych mechanik, no i jak to działa? Właśnie w bitwach, zobaczcie, generujemy tą siłę roboczą. Siłę roboczą, która jest bardzo przydatna. No i żeby, ja może najpierw zdobędę osadę i ja Wam to pokażę w innym panelu, bo będzie to nieco nieco prostsze, a więc Wielkie Jeziora Czaszek, czy jestem w stanie to zdobyć na automacie, to już sobie dam automat, bo pierwsza bitwa była i boję się, że możemy ponieść większe niż bym chciał straty. No i tak, uwaga, mamy możliwość wyboru, albo posterunków w formie osady, albo fabryki. No i w posterunkach możemy wydobywać właśnie Zobaczcie te surowce, jeśli stworzymy kopalnie, ale one z kolei wymagają siły roboczej. No i tutaj mamy, zobaczcie, też werbunek hobgoblinów. Zaś w tym miejscu mamy te fabryki, które zużywają surowce, jakie wydobywa się w posterunku, do produkcji, uzbrojenia i generowania zysków, a więc też większej ilości pieniążków. Zatem, no i bez, zobaczcie, posterunku, nasze fabryki nie mają sensu, bo nie będziemy mieli wystarczającej ilości tychże surowców. Ale z kolei bez fabryk te surowce będą nam, nie będą nam w ogóle potrzebne, dlatego no, tutaj trzeba dobrze balansować. I ja myślę, że sobie zrobię na dzień dobry posterunek, bo jednak mieć tą produkcję podstawową, no dobra, sobie w kolejnej osobie zrobimy tą fabrykę, żeby nie było. No i pewnie w każdej prowincji będziemy robili minimum ten jeden postronek i jedną fabrykę, żeby to się w całość nam tak... Układało elegancko. No i zdobyty eliksir szybkości dla pana Azrota, który już ma poziom trzeci, no po prostu elegancko. Ja to myślę, że pójdę chyba klasycznie w piechura i pójdziemy sobie w to drzewko niebieskie, jakie bardzo lubię, zawsze w nim gustuję. Nie jestem fanem lordom dawania magii, bo on tutaj prawdopodobnie może mi właśnie... Przyjrzyjmy się ogólnie jego umiejętnościom, bo też nie zwracam na to uwagi. Ale, ale zanim to zrobimy, to wiem już, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że w tym patchu zostały... Została wprowadzonych masa usprawnień. Między innymi takie, jak sobie teraz znajdziemy na, coś, na taką umiejętność, to widzimy dokładnie ikony jednostek, które zyskają na tej umiejętności. I to jest fajne, bo nie musimy zgadywać, czy to właśnie ta jednostka była, wychodzić później z tego panelu, sprawdzać sobie tutaj, co i jak, a mamy to od razu podane na tacy. Jest tego więcej, jest więcej takich fajnych usprawnień. I to mi się podoba. No dobrze, a zatem mamy tak, ciało z bazaltu, które nam zobaczcie boostuje wiatr magii. No wiadomo, to jest czarodzie, dlatego. Magie u niego nie, nie będzie niczym obcym. To jest fajne, możemy sobie zbustować cał, całkiem fajnie relacje no, z frakcjami ogólnie złymi. I co mi się nie podoba, i co jest takie lekko, może nie, że mi się nie podoba, ale co jest e, takie, żeby tutaj tego embargo jeszcze nie złamać. E, w każdym razie, co odczuwam, że jest dziwne, i takie zbagowane to. Ten interfejs jest taki jakiegoś zlagowany, mija czasem sekunda, dwie zanim się to pojawi, może teraz tego nie widać, kiedy wy to oglądacie, ale jak sobie ruszacie myszką na ten panel, to tak coś, coś tu jest nie tak i zobaczcie teraz, chcę pójść na, na bok i nie mogę, bo mi to przesłania, muszę dopiero myszką do góry, żeby z tego zejść i dopiero wtedy zobaczyć. No i to jest takie dosyć, nie wiem, co, co, coś tu poszło nie tak. Ok, a więc mamy architekt zła, czyli zobaczcie bonusy pod tych centaurów. Nie wiem, czy się z tego cieszę, bo nie lubię grać z takimi jednostkami, ale no nic, takie oto bonusy. I Paląca Furia. Czyżby Paląca Furia to był ten spel, Nie, to jest magiczny pocisk. Myślałem, że to jest ten taki fajny spell, coś takiego. I uwaga, bardzo fajny bonus pod wiatry. Bardzo fajny bonus minus, zobaczcie, 6 dla piekielnego mota, który kosztował, przypomnę, 16 w podstawowym wariancie, minus 9, gdy ten wariant ulepszymy. No i to mi się wydaje, że jest naprawdę potężne, dlatego O, chyba, chyba jednak złamam moją zasadę i po niebieskim pójdę od razu w magię, ale niebieskie wydaje mi się, że jest trochę must bo między innymi mamy tu, zobaczcie, więcej tej siły roboczej, co na początku będzie fajne, bo dużo bitew będziemy tym panem Astergotem toczyli, więc ja od razu sobie pójdę w to, niech będzie. Nasz, zobaczcie, teammate, który z duże straty, dostanie od razu szkolenie sobie, trzymaj kolego złoty, no i, no i tutaj przejdziemy do wybunku jednostek. Patrzcie, możemy mieć Taurusa, więc takiego jednego Latającego ziomeczka. Możemy mieć też tych ziomali. No i bym chciał jedną jednostkę, może, myślę, że starczami, którzy mają zobaczyć ochronę przed dużymi wrogami. To jest ciekawe, bo jednostka starczami z, z reguły jest dobra na piechota. Tutaj inaczej tutaj mają bonus dla dużych wrogów. Ciekawe, ciekawe i mają pogardę. A pogarda, uwaga, jest umiejętnością, która sprawia, że. Mm. Czyżby oni byli odporni na tak zwaną mechanikę Armiloses? czy to działa podobnie, ale nie do końca tak jak myślę. Mianowicie Armiloses sprawia, że nasza armia w całości już panikuje, traci dyscyplinę do zera za jakąś tam odgórnie określoną ilość poniesionych strat. To się też zmienia zależnie od tego, jakie wróg ponosi straty, czym wróg ma większe straty, tym nasza armia się oddala i tak dalej. No i Pytanie, czy to właśnie na to wpływa. Wydaje mi się, że nie, że po prostu... Jeśli tracimy dużo jednostek, to oni z tego tytułu jakoś tam nie cierpią. Ale jeśli to działa właśnie tak, jak myślę, z tym Army Loses i że oni, no, nie tracą tego morale w ten sposób, to jest to ciekawe. No i dobra, myślę, że sobie teraz zrobię uwagę, uwaga, uwaga. Kto byłby lepszy? Jedni i drudzy są mięsem armatkim, gdzie są dwukrotnie tańsi, ale są też dwukrotnie gorsi, jak patrzą sobie na ich atak i obronę w zwarciu. A zatem wezmę sobie jednak tych orkowych robotników klasycznych. No dobra, no i co to jest? Zobaczcie, budynek ten taki specjalny, bo to jest osada wieża. Wieża, nie wiem, czy u nas wieżami są każde te duże osady stolicy prowincji, czy jednak tylko określone, nie jestem pewny. Zaś tu mamy pokazane, czy to jest fabryka, czy postrunek. No jak widać, to jest właśnie postrunek. I bym chciał chyba od razu pójść sobie. Oho, zobaczcie, no i to już nam generuje uzbrojenie, ale zżera surowce. A więc tu mamy cały nasz panel. Cały nasz panel, może zaczniemy sobie od góry. Surowce pozyskiwane są w kopalni, w posterunkach, czyli właśnie tutaj mamy posterunek, no i sobie tworzymy kopalnię, która nam generuje te surowce. Zaś wydajemy je na to, by tutaj tworzyć jakieś tam budynki albo też przerobić na dochód w postaci uzbrojenie lub złota i chyba chodzi tutaj o, 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 o nie, nie o to, chodzi tutaj o coś innego w budynkach fabryki. Aha, czyli jeśli chcemy w fabrykach wybudować budynek, który daje kasę albo też generuje uzbrojenie, no to musimy zapłacić surowcami. Spoko, rozumiem. Uzbrojenie zaś generowane jest w fabrykach, no i wydajemy je na ten tutaj panel, czyli na piekielną kuźnię, gdzie zwiększamy sobie sloty jednostek i też je troszkę boostujemy, z tego co wiem, nie tylko je Zwiększamy ich limit, ale chyba też zwiększamy ich, z tego co pamiętam, pancerz i ich statystyki. Dlatego to jest ciekawe, bo nie tylko jest to mechanika, jaka nam daje dostęp do tych jednostek, ale też je bustuje i to w sposób dosyć, dosyć ciekawy. No to jest też podgląd, takiej jednostki można zbustować, bo chyba nie każde z tego co widzę, raczej mamy roster nieco większy, ale mogę się mylić. Chociaż są to chyba wszystkie nasze te oddziały specjalne, a te pomniejsze, które mamy dostępne odgórnie, no to są jednostkami goblinów, hobgoblinów, jakoś tak. No dobrze, no dobrze, a więc to mniej więcej ogranaliśmy mamy wpływ w konklawę, no i te wpływy zrabiam podczas po prostu ekspansji z wież, też z tego co wiem to chyba z... pasywnie generuje bodajże z zwykłych osad, czyli właśnie to jest jako ekspansja, wieże to są właśnie bodajże tutaj, nie, nie, przepraszam, wieże to są ogólnie, to jest wieża, czyli duża osada, no ale pytanie właśnie, tak, to chodzi o to, no i właśnie z dużych, z tych głównych osad zarabiam najwięcej konklawę. I do czego jest ono potrzebne? Jest ono potrzebne, by ją wydawać w zamian za jakieś fajne benefity w wieży Zara. A wieża Zara jest mechaniką, którą będziemy mogli dopiero odblokować, gdy wbijemy 75 tego konklawy, czyli jeszcze kilka tur i pewnie to nam się... Już odblokuje. Mamy też, zobaczcie, wydajność. Wydajność oznacza na tą spójność surowców, czyli że na, na przykład nie brakuje, dajmy na to surowców, by wytworzyć sobie to, to uzbrojenie. No i tutaj mamy siłę roboczą. Siłę, robo siłę roboczą się zyskuje po bitwach, tak, tak jak tutaj widzieliście, no i ona tam. Biernie nam spada, zanika, ale możemy też ją wydawać właśnie na różne rzeczy. Na przykład na to, nie wiem, czy właśnie na budowę też się wydawało, ale między innymi, to wam pokażę taki prot, i patrzcie, z tym sobie coś wybudować i możemy teraz, tak jak to się da zrobić w troi i w trzech królestwach, przyspieszyć budowę tego budynku, co nas kosztuje w tym przypadku 200, właśnie owej siły roboczej. Ciekawy, możemy też sobie zrobić działanie robotnicze, czyli wydać na przykład naszą siłę na konklawę, co pewnie się bardzo będzie przydawało do tej wieży. Możemy wydać za kasę no i za zwiększenie ładu publicznego. A zatem sytuacja ciekawa. Obciążenie robocze tej mechaniki trochę przyznam, że nie rozumiem tak delikatnie, ale ono się zwiększa jak tworzymy sobie kopalnie w posterunkach. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że nie mam bladego pojęcia, o co tutaj chodzi. Nie wiem, czy jeśli mamy za dużo obciążenia, to czy jest coś nie tak. Większość obciążenia oznacza, że musisz utrzymać większą siłę roboczą. Czyli prawdopodobnie, czy mamy tego więcej, tym więcej tracimy sobie tego. Tak to rozumiem. Nie jestem pewny. No i to się, zobaczcie, przekłada na procentowe pozyskiwanie surowców. Jeśli czegoś tu brakuje, to wiadomo, że te surowce będziemy pozyskiwali w mniejszym stopniu. A tu na górze mamy taki ogólny wykaz ze wszystkich prowincji w naszym państwie. No i możemy też włączyć, zobaczcie, przyjmowanie siły roboczej do tej prowincji. Coś jak system niewolników w Mrocznych Elfach, że możemy z tego zrezygnować, zrezygnować z tej prowincji, ale możemy też sobie zaznaczyć, że chcemy z tego korzystać. No i dobra, myślimy od razu tak, tu już jest werbunek, no to myślę, że wypadałoby pójść sobie pod, pod, pod. Pytanie pod co? Pod to teoretycznie, no chyba nie muszę. Nie wiem, właśnie nie jestem pewny, czy ten limit ogranicza się, bo tego jeszcze nie testowałem, a w tym mogłem, co do... Jednostek werbowanych, jeśli nie mam tego, nie no, bo tu mam ten budynek. Bo pytanie, właśnie, czy jest sens robić na przykład to, bo to i tak mi nie zwiększa limitu, więc raczej tego sensu robić tutaj nie ma. Mamy uczniów ho hobgoblinów, a więc oddziały, które lubię, dystansowe. No ale nie wiem, czy też nie wolałbym sobie pójść pod coś ciekawszego, na przykład pod budynki generujące nam, no, niemałą ilość pieniążków. I chyba pójdziemy sobie raczej pod właśnie takowe budynki, bo to będzie raczej najlepszym sposobem. Co do rozwoju prowincji, to Wam powiem, że. że, 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 że. że, że że chyba nie ma, jest nie ma tu rozwoju? O, to nie zauważyłem. Możemy sobie tak ogólnie to tworzyć? Ej, chyba tak, nie ma roz... nie ma w tej frakcji rozwoju. Wow. No ciekawe. Dobra, no to powiedzmy, żebym chciał sobie pójść już pod, pod kasiorę, by mieć pieniążki bierne, a w tym miejscu to jest raczej mało ciekawe, to nam się na razie nie przyda. Można pewnie też zrobić jakiś tam garnizon i tak dalej. Ja już bym sobie poleciał pod, zobaczcie, te surowce, będę musiał mieć większe obciążenie, a więc więcej mi zeżre, zeżre tych ludzików, ale na razie sobie na to mogę pozwolić. Myślę, że warto w to. Póki co zainwestować. No i technologie spodzielone na trzy: wojskowość, czarodziejstwo i przemysł. Czym się różnią? No tym, że w wojskowości mamy powiedzmy dużo takich bonusów pod jednostki, ale też poza tym są takie technologie, jakie nam ogólnie boostują frakcje, zwiększając. Powiedzmy, że kasiore splądrowania, zwiększając jakieś tam inne rzeczy jak doświadczenie, zasięg, zasięg widoku, tempo przemieszczania się lordami, takie tam elementy. W czterdzieństwie mamy też te takie klasyczne bonusy do frakcji i chyba jakieś tam bonusy nam zwiększają magię, tak się domyślam. Właśnie, właśnie tak. Zaś w przemyśle typowo takie bonusy związane z gospodarką. No to ja sobie od razu bym zaczął. Najprawdopodobniej tak patrzyłem, to jest ciekawe, ale chyba bym wolał wziąć sobie to, co nam, zobaczcie, zwiększa tą siłę roboczą, którą po bitwach pozyskujemy, czego wydaje mi się, że na początku będziemy dużo potrzebowali. Ale wydaje mi się, że w late game raczej z tym problemu nie będzie. No, tak mi się wydaje. Mamy też sześć, chyba, jednostek zesłownych regimentów, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, ale na pewności jako taką nie ma. Co do zadań, no to mamy kamienny płaszcz i jest to uwaga, Płaszczy, czyli, 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 co to jest? To nie jest pancerz, to jest najprawdopodobniej zaklęty przedmiot albo talizman. Nie wiem, bo to chyba nie pokazuje. Ewentualnie jestem ślepy i to nam daje 10% war Przyjemna sprawa, bardzo przyjemna sprawa. Zaś na poziomie 15 będzie mieli misję na czarny młot haszuta. Nasycenie łatwopalne. Nie wiem pojęcie, co to robi ale no, takie przyjemne, kontrol plus 1 wszystkie prowincje, bardzo fajny buff. Wiem też, że poza tymi trzema legendarnymi lordami jest też jeden nowy legendarny bohater, a w sumie to dwóch jest takowych bohaterów. Jeden z nich właśnie jest hobgoblinem i należy do naszej rasy krasnoludów chaosu, a drugi jest dostępny dla Kislewa, czy też Kislewu, w grze jest to odmieniane jako Kislewa, ale wydaje mi się, że chyba poprawnie jest ogólnie Kislewu, bo na innych forach tylko i wyłącznie z tą formą Kislewu się spotkałem. No i dla Imperium i to jest chyba jakaś tam babeczka, która jest pokrewniona w miarę z Gotrykiem i Feliksem, czego pewny nie jestem. No dobrze, mamy tak, pokój Kul i klan Ferrik, spoko spoko sprawa. No to chyba od razu lecimy, zobaczcie, na ten fort. No i w tym miejscu widzimy, że jest jakaś mała armia. Ja pokazuje jeden punkt, a jeden punkt to znaczy, że jest to jedynie lord. Czyli komputer niczego zdołać, wybudować sobie nie zdołał jeszcze, ale widzimy, że no nie jest to wcale, zobaczcie, jakiś tam słaby garnizon. I nam automat mówi, że jest to porażka. ja prawdę mówiąc nie wiem, czy my to mamy tak na poważnie szansę wygrać. No bo, no bo tak, słuchajcie, jest ten garnizon duży. Nie wiem, czy bym się jednak nie cofnął, by nie wywabić gościa w zasadzkę, ale nie wiem czy mi obecnie straci na to punktów ruchu, kurczaczki. No bo tak, gdybym ich zblowował, no to wiecie, dałby się ich wystrzelać, bo z zagrożeniem tak naprawdę nie są gobliny, to jest syf, yy, są oni. Są oni, jest jeden lord, lord jest mocny, moi są poobijani, mam dwa oddziały mocnej piechoty, oni będą na dystans kasowali ten koleś lata. No pamiętam, no możemy spróbować, chyba że to jest osada, gdzie mamy normalnie miasteczko, wtedy nie, nie, nie podchodzę do tego, to się cofam, to nie, no, 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 no. Jak tak to do widzenia. Powiedz, ja że mam punkty ruchu, mam punkt ruchu, bo się jeszcze tutaj. A nie mam punktów ruchu, kurwa. Za przeproszenie. No to w takim razie zróbmy sobie kolejnego przyjaciela. Przyjaciela. No i możemy zrobić albo Czarnośnieżnika, z domeny innymi Haszuta, albo może to też być pan nadzorca. I ja chyba pójdę w nadzorce. No niech to będzie w ogóle. Ciekawe jest to oczko, co ono w ogóle oznacza, widzicie, tutaj przy tej odporności na ostrzał. Takie, takie poprawa obok tych 5%, nie mam pojęcia. Ale chyba na razie wziąłbym. No może tego pana okrutnego, no i ty masz tu szefie werbować naprawdę hordę żołnierzy. No i ta horda na razie zbyt mocna nie będzie, ale nie ma opcji, żebym to rozegrał z taką armią w ten sposób. Musimy no, tutaj podejść inaczej. Nie wiem, czy my sobie nie zboostowę tych wojowników. Wiecie, zawsze limit większy. Będą też nieco mocniejsi, dostaną umiejętność szał. No to chyba można, myślę, że w to pójść i niech to będą te oddziały dobre, które przebijają pancerz, bo orkowie mają tego pancerza dosyć, dosyć dużo. Dobra, no, was bym tutaj cofnął minimalnie, żebyście się trochę tam regenerowali, bo ta regeneracja no właśnie nie jest dostępna. No i jeszcze pokazuje, że mamy dostęp teraz do manufaktury. Oho, i w tej jeszcze w ogóle nie wchodziłem. Manufaktura to miejsce, w którym ulepszasz poszczególnie, ulepszasz poszczególne kategorie jednostek, czyli powiedzmy piechotę, strzelców artylerii i tak dalej. Opcje Rzemiosła Kowalskiego dostępne są dla jednostek kosztem wzrostu tych tutaj naszych wyposażenia, prawda? Kosztem utrzymania... Kosztów utrzymania, wzrostu kosztów utrzymania uzbrojenia, które zaopatruje linie montażowe. No dobrze. Wybranie kategorii pozwala na przeglądanie zwerbowanych jednostek oraz listy potencjalnych opcji rzemiosła kowalskiego po prawej stronie. Po wybraniu opcji z listy pojawią się one pod daną kategorią. No spoko. Kategorie jednostek mogą posiadać ograniczoną liczbę aktywnych linii rzemiosła Kowalskiego z listy w tym samym czasie. Ulepszenia pozostają aktywne tak długo, jak długo koszty utrzymania uzbrojenia pozwalają na kontynuowanie produkcji. No, teraz się zaczynam gubić. <noise> Koszt utrzymania uzbrojenia dla opcji rzemiosła Kowalskiego danej kategorii mnożony jest przez liczbę wszystkich posiadanych jednostek z danej kategorii w armiach. Pod kartami jednostek wyszczególniony jest całkowity rozkład ich kosztów utrzymania. No dobra. No i tak. Mamy, zobaczyć tutaj, wybierz tą kategorię, więc mogę sobie ich tam troszkę zbustować. No i widzimy tak szczegółowo. Aha, takie rzeczy. Poczekajcie. co powiedział koszt utrzymania. Uuu, jeśli mam to. Nie, chodzi o. Aha! Czekajcie, 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 Czy to oznacza, że jeśli to zrobię, zbyt wysoki koszt aktywacji, to dopiero ja to aktywuję? Czyli tutaj je ja dopiero tą opcję umożliwia do aktywacji. Rozumiem. No, no to jak na przykład szał bym nie chciał, bo wiecie, jednak to jest szał, wpadając w ten nie, szał to jest taką umiejętność, to jest dobra umiejętność, no, to jest bardzo sympatyczne, no okej, okay, ciekawe, na razie z tego nie skorzystamy, bo nie mam tutaj żadnej możliwości, no i to wiadomo jest podział na pierodę dystansową, latające potwory, kadai, czyli nie wiem kogo. Byko centaurów no i machiny wojenne, a zatem całą naszą artylerię, naszą potężną śmietankę. No to obecnie tutaj wszystko się elegancko składa. Nie wiem, czy bym nie chciał mieć tego więcej uzbrojenia, ale no, potrzebuję zrobić sobie tę fabrykę za chwilę. No to obecnie z tego zrezygnuję i tauruk to jest chyba ten zioma, tak? Tak, to jest właśnie ten pan tauruk. Tu nikogo zrobić obecnie nie jestem w stanie, więc możemy zerknąć jeszcze w dyplomację. No i tu tak. Z panem Squikiem, znaczy nie jest pan Squik, to jest pan Szczuras. Możemy się dogadać. Gdzie on zaczyna? Nie wiem, chyba tutaj? Tak, tu zaczyna Szczuras. Gdzie w ogóle będzie nasz pierwszy kierunek ekspansji? Prawdę mówiąc, chyba chciałbym na zachód pójść na te góry. One się wydają fajne, bo te treny na dole mój ziomek zajmie. No i nie wiem, czy z tym szczurem się. Nie, na razie paktu żadnego nie chcę. No i niczego to jest sensownego też podpisać. Nie jestem w stanie, a zatem zakończmy turę. Już 37 minuta i ja pizgam, a ja wkraczam dopiero do tury trzeciej. No to ciekawie, nie. No ale było tu trochę tego omawiania. Jeszcze pewnie z 5 minut pogramy, a dalej, 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 dalej nagram jeszcze jeden odcinek, żeby nie było. Taki tam. Dzisiaj wielkanocny prezent, spodziewałem się, że dopiero od jutra, czyli w poniedziałku będę mógł to na, dla Was wrzucać, ale mogę dziwo od od, 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 no, niedzielki. No i tak, tutaj mam fajny protip, dobra, to się bardzo przyda, to się naprawdę bardzo przyda, chciałbym, chciałbym sobie może coś zboostować, nie wiem czy w technologii nie mógłbym, o to by się przydało Wam powiem, takie bonusy, ale to dla jednostek dystansowych, odbrana w zwarciu dla jednostek, no właśnie. Chociaż tutaj na grafice są ci koleśiacy na oddziały dystansowe, no nie do końca wyglądają, prawda? No kurcze. A to ciekawe, to chyba jakiś bak tu jest. Bo tu żadna jednostka dystansowa nie jest przygotowana dla jednostek piechoty dystansowej. Wiecie, to jest jeszcze praca w toku, pewnie to zostanie poprawione, ale jest to bug, który już z pewnością jest świadomy. Dobra, no i tak, tu bym sobie chciał teraz zrobić miejsce przetrwania. No i mój sprytny, bardzo sprytny plan polega na tym, że robię sobie teraz taki mecz, że to kolego przekazuje tych żołnierzy. To jest bardzo ważne, by się teraz nie pomylić i ciebie atakujemy, tylko ich tutaj przyblokować. Zaś ten, zobaczcie, ziomeczek. on ich tu blokuje, żeby sobie więcej żołnierzy nie wyrobowali, a ten ziomeczek, myślę, że więcej jeszcze tego syfu zwerbuje. No i od której kolejnej możemy powoli myśleć nad jakąś tam ewentualną zasadzką która będzie ciekawa. Dobra, teraz tak. Wierzę, że to się przydałoby, się troszkę buntują gdzie, gdzie. Bym chciał sobie ogarnąć sytuację, więc możemy sobie pójść pod to. Tu niczego zrobić nie mogę. No, pokażę wam też fajny prototyp na to, jak zrobić dosyć dobrą, pod taką podstawową zasadzkę, ale zrobię to dopiero od tury kolejnej. Teraz jeszcze go tak inaczej chcę zbytować. Mogę to już zrobić niby teraz, ale w zasadzie nie pomyślałem. Nie wiem, czy i tak by przeszło, by moich jednostek starczyło, żeby zdobyć tam osadę. Moja jak ten fort, no, nie jest taki wcale łatwy do zdobycia, no i już 9 frakcji, zobaczcie, zniknęło z planszy. Bo chyba na samym początku było tych osad bodajże, tych frakcji bodajże, jak dobrze kojarzę, 273, o to już 10, zobaczcie, zniknęło. No i co, on się tu nie dowerbował, nie ma trybu werbowania, zatem patrzcie na to, bierzemy teraz. Klikamy tutaj, nie wiem, jaka jest szansa na zasadzkę, jest szansa do, relatywnie duża, chociaż nie wiem, czy nie będzie gdzieś jeszcze większa, Powiedzmy w tych pseudolasach, czy tam czymś. Nie, to nie jest większa. No zróbmy sobie taki, uwaga, myk. Zasadzka. A ten jegomość stanie tutaj. I komputer się najbardziej sprowokuje w dwóch sytuacjach: albo w sytuacji, gdy będziemy chcieli wywołać jednostki, wydaje mi się, albo w sytuacji, gdy przejdziemy w tryb marszu. Raczej w jednej i w drugiej będzie o nas napaść, dlatego już skorzystam sobie i zrobię więcej oddziałów. No i zobaczymy, czy faktycznie. Nasz oponent się na to złapie. Dobra, tu sobie pójdźmy po to, bo widzę, że produkcja jest całkiem spora, ale zobaczcie, tracimy więcej tego przemysłu. No, strata. Strata. I to niby pokazuje, że też pewien odsetek jest tracony w zależności od poziomu kontroli. Ale wydaje mi się, że to chyba nie jest poziom kontroli, a po prostu od poziomu też obciążenia. Ewentualnie to obciążenie wpływa bezpośrednio na kontrolę. Bo teraz populacja robotników to jest minus 5. No dobra, no to mam nadzieję, że się komputer na to zbejtuje. Oby się zbejtował, bo zasadki w tej grze są. Ogólnie w to taurach. Według mnie najlepszym sposobem na... Wywabienie wroga. No i w zasadzie to jedynym, tak naprawdę, może nie jedynym, ale takim najprostszym, najbardziej banalnym. Pytanie, czy to 50% to będzie ilość wystarczająca? No i zobaczymy, zobaczymy. Oby tak by też było, ja sobie już pozwolę w tym momencie też kamerę nieco dostosować. No i co? Bohaterowie mnie interesują frakcje sojuszniczych, niech oni się ruszają najszybciej, wszyscy. Frakcje wrogi interesują mnie wszyscy, powoli niech będzie. Chociaż bohaterów możemy lekko przyspieszyć. Neutralne frakcje, no tu mnie nie ty mnie interesujesz, a Lordowie na razie na najszybsze. Dobra, no i pytanie, czy uda się? I udało się. zarąbiście. No i widzicie. Mam cię, mój ty przyjacielu. Serdeczny. No dobra. Wydaje mi się, że możemy jeszcze chyba. Tą bitwę na szybkości stoczyć, co wy na to. No i po tej bitwie sobie zakończymy nagrywanie. Nagram jeszcze jeden odcinek mojego live'a, którego. Live'a nie tego dzisiejszego z Warhammera, tylko live'a jeszcze z Banner Lorda z czwartku przełożę na dziewiętnastą, bo muszę jeszcze pójść do sklepu, coś tam odebrać z paczkomatu, coś do jedzenia ugarnąć, bo kurde, powiem, że no, lodóweczka pustsza niż kiedykolwiek. <laughs> no, tam no, w zamrażarce jakieś tam giuseppe, ale, ale jakiś tam obiad będzie taki normalny. No i co? Oczywiście, drodzy Państwo, z góry dokonamy egzekucji, Wy macie być tutaj, nasz latający przyjaciel w tym miejscu, kawaleria, sądzę, że od pleców się na nich rzuci i spadnie niczym grom z jasnego nieba piechota, od dołu będzie wjeżdżała, nasza, nasza jest karmatnie na razie jakoś tam na tyłach, ewentualnie tutaj sobie na taki jeden oddział, by tych kolesi zagarnął. No i zaczynamy zabawę, drodzy Państwo, let's go, naparzamy, no to już prawdopodobnie ostrzał powinien jak najbardziej działać, oj, lekko się spóźniłem, dobra, ty idziesz na tego, idziesz szybciej na Lorda, wy też wszyscy zbiegacie, jak tylko jesteście w stanie. Ty myślę, że możecie się wbić w niego. Ty możesz wjechać sobie w tamtych oponentów. Jeszcze zbustuję tego jego mość O, sobie zrobię jeszcze coś takiego. No i patrzcie na to. Patrzcie na naszego byczka. Naszego taurusa. Fajny byczek, nie? O, co to za kula była? Jakaś chyba głowa goblinia. No, prawdopodobnie głowę tak obrywa. To ale, kurde, wam powiem, że gościu ma damage. No? No i szybka akcja. Trzeba ich wyczyścić w całości. Lekki błąd, wam powiem, popełniłem. Bowiem powinienem ich... Na automacie wybić, żeby na pewno się komputer nie przegrupował, ale nie ma tego złego, bo i tak powinien być w stanie najprawdopodobniej ich dobić wszystkich, żeby się mimo wszystko nie przegrupowali. Bo teraz na automacie zdobędę tą osadę. A Saurę raczej nie będę chciał grać ręcznie, tej osadę, bo to będzie męczarnia, będę się wiecie naparzał z wrogimi wieżyczkami, co no, dla tych co wiedzą, nie jest ani trochę przyjemne. Dobra, idziesz teraz tam, bo widzę, że się wrócili. A nie, komputer nie, nie korzysta z tego cofnięcia, ale i tak zaraz wróci. Ok, nasz przyjaciel sobie radzi nie najgorzej. Masz tego dziada koniecznie dobić. Dobra, oni się jeszcze mogą jak najbardziej przegrupować. No to nie wiem, czy nie sterowałem, ale być może będzie jeszcze okazja, by sobie że tak powiem, by sobie ich dobić teraz zaraz na automacie, w naszej turze, kiedy ta, ta tura się pojawi. W ogóle może nasze Lorda dał pokażę tak szczegółowo, bo chyba też nie robiłem jakoś zbliżeń, a jesteście z pewnością ciekawi, jak wyglądają. No. Ale zwykłe krasnale są fajne, lubię krasnoludy, ale jednak no te myślę, że... z ciekawszym są warianty. Tak mi się wydaje. No, tutaj. jeden taką jeden mankamentem może pozostawać cena dodatku, bo jest on dosyć drogi. Chyba ta suma oscyluje w granicach 90, 90 zł. Zdaje się 80, jeśli kupicie przed premierowo. No. Rekordowo duża ilość kurczaczki. Pytanie, czy ta cena idzie w parze z kontentem, jaki też jest dostarczany, bo ono tutaj rzeczy jest sporo. No, to już myślę, że pozostaje do Waszej oceny. Ja nie za bardzo się nie mogę na, na ten temat wypowiadać, bo jestem trochę darmoziadem i za Friko otrzymałem bezpośrednio od Twoich autorów, nie? żebyście nie myśleli, że jestem jakimś, kurde, wysoko postawionym total Nie, taki program partnerski jest w miarę łatwo uzyskać przez każdego. I myślę, że bierzemy sobie tą siłę roboczą, raczej to nam się przyda najbardziej obecnie. No i ten, jego mość, czy on się cofnie? Jak się cofnie, to i tak mu to nic nie da. No ja się cofnął i jest, kurde, lord. A tak by lorda nie było. No i tak strolowami dzisiaj. Powinien, powinien dać to na, na automacie. No, ale dobra, mam nadzieję, że teraz da radę to tak zrobić, tak jak myślę pytanie, czy to przejdzie. Dobra, to przejdzie. Jeszcze dośle drugą armię, no i będzie zarobiście. A zatem ja Wam teraz już dziękuję bardzo za oglądanie jak się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na Facebooka, na Discorda, pamięcie też na Twitcha, bo sobie założyłem kanał na Twitchu, gdzie będę robił transmisję równolegle z YouTubeem. A więc zapraszam serdecznie, linki w opisie. Życzę miłego dziąka, na razie, hej hej!